W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym wykluło się 8 agam kołnierzastych. Jaszczurek swoim wyglądem przypominających smoki. Pochodzą z Australii i Nowej Gwinei, gdzie naturalnie występują w lasach i sawannach. W zoo rozpoczęła się też budowa nowej lwiarni. Obecna to budynek z lat 50. ubiegłego wieku i nie zapewnia odpowiednich warunków do odchowu młodych zwierząt. Jesienią ma zostać również otwarta strefa lasu deszczowego. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym rozpoczęły się prace związane z budową nowego, nowoczesnego budynku lwiarni. Właśnie powstają fundamenty. Obecny budynek nie spełniał odpowiednich warunków do rozmnażania lwów. Jeśli chcemy rozpocząć w naszym ogrodzie rozmnażanie lwów, czyli tak zwaną aktywną hodowlę tego podgatunku, musimy pomyśleć o nowym budynku, który zapewni nam odpowiednie zaplecze, które umożliwi właśnie aktywną hodowlę, czyli oddzielenie samicy wraz z młodymi w okresie poporodowym od samca. Lwiarnia zaprojektowana jest z myślą o jak najbardziej naturalnym środowisku dla tych zwierząt, umożliwiając im dostęp do większego terenu niż w obecnym budynku. To jednak nie jedyne zmiany w chorzowskim zoo. W minionym tygodniu wykluło się 8 młodych agam kołnierzastych. Młode zostały oddzielone od swoich rodziców i przebywają w osobnym terrarium. U młodych osobników problematycznym jest to, że bardzo łatwo się odwadniają, więc dbamy o to, żeby codziennie dostawały świeżą wodę. Straszamy obficie terrarium, żeby mogły się napić też z elementów wystroju. No i oczywiście podajemy codziennie pokarm, są to małe świerszcze, które są posypywane specjalnymi preparatami mineralnymi. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest rozwijanie fałdu skórnego przypominającego kołnierz, kiedy czują się zagrożone. W czasie wakacji Śląski Ogród Zoologiczny cieszy się szczególnie dużą popularnością, zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi. Największą popularnością cieszą się od kilku lat pingwiny. Z pewnością, jeśli odwiedzimy ich wybieg, na pewno zobaczymy tam minimum jedną grupkę zwiedzających. Oczywiście odwiedzając zoo nie skupiamy się tylko na pingwinach. Wielu zwiedzających chce też zobaczyć te zwierzęta, które najbardziej kojarzą się z ogrodami zoologicznymi, czyli słonie, żyrafy, nosorożce czy lwy. W najbliższych miesiącach ma też zostać otwarty długo wyczekiwany pawilon lasu deszczowego, w którym zamieszkają m.in. leniwce, mrówkojady czy wydry amerykańskie.